Witam Państwa najserdeczniej. Wspólnotowy VAT, który jest głównym przedmiotem naszego zainteresowania, przybrał wręcz groteskową postać. Podatnicy nie są w stanie zrozumieć, jakimi prawami rządzi się ten podatek, bo to, z czym spotykają się w praktyce interpretacyjnej, a zwłaszcza judykacyjnej, czyli w praktyce procedur jurysdykcyjnych, takich jak kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, kontrole notabene jest bardzo mało, natomiast kontroli celno-skarbowe, ale także w wyrokach sądowych, nie ma w zasadzie już nic wspólnego z treścią przepisu prawa. W przepisach prawa jest jakiś inny obrazek, zresztą czytelny, znacznie łatwiejszy do akceptacji. Taki, można użyć tego słowa, normalny obraz tego podatku. No a polega on na czym? No jeżeli jesteś osobą prawną, albo osobą fizyczną, albo jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej i uczestniczysz w starzeniu z reguły czynności jako podatnik, czyli wykonasz usługę, dostarczysz towar, to jesteś podatnikiem niezależnie od tego, jakie ci myśli złe czy dobre przychodziły do głowy, bo w świadomości, to bardzo ważne, w tej świadomości tej codziennej, tych milionów podmiotów, dominuje przekonanie obiektywistyczne, no, że ten podatek to nie jest podatek od jakichś urojeń, czy też fobii, czy też stanów psychicznych pracowników, podatnika, które to domniemanych zresztą, bo z reguły ich nikt nie udowadnia, tylko jest to podatek od zdarzeń obiektywnych, że coś takiego jak wydanie towaru jest czymś obiektywnym. Był towar, dokonano dostawy towarów, no i była kwota należna z tego tytułu, no to jesteś podatnikiem niezależnie od tego, jaki miałeś stosunek do tej czynności, nawet niezależnie od tego, co bardzo ważne, czy miałeś świadomość bycia podatnikiem. Podatnicy tak naprawdę godzą się z tym ryzykiem, że może być tak, że zabrakło mi świadomości prawnej, świadomości prawno-podatkowej, że to, co robię, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu albo nie jest tą czynnością. Natomiast gdy już ta czynność jest i wykonałem ją jako świadomością, jako podatnik, wystawiłem fakturę, miałem rzeczywistego nabywcę czy usługobiorcę, zapłacono mi, to niezależnie od tego, czy ja lubię, czy też nie lubię, czy też mam jakieś urojenia na tle tego, co robię, a zwłaszcza ci, którzy, osoba prawna nie ma urojeń, tylko jacyś jej pracownicy czy członkowie zarządu mogą mieć jakieś urojenia, to nie ma żadnego znaczenia, jesteś podatnikiem już. Nic bardziej błędnego. Już takiego podatku po prostu nie ma. No, oczywiście on jeszcze jest. Tam, gdzie nie pojawiają się właśnie procedury jurysdykcyjne, gdzie się nagle spotykamy zupełnie z innym światem, w którym obiektywnie wykonana czynność przez podmiot mający cechy podatnika, te cechy podmiotowe, że osoba prawna, fizyczna, jednostka organizacyjna, teraz od niedawna również grupa podatkowa, tam ich jest bardzo niewiele, no ale jest taki podatnik grupowy i do pochowania wszystkich dosłownie wymogów związanych z ową dostawą towarów, czy też świadczeniem usługi, czyli wystawienie faktury, wykonanie czynności, otrzymanie wynagrodzenia, że to może mieć w ogóle żadnego znaczenia. Że to w ogóle może się okazać, że w ogóle ktoś nie jest podatnikiem. No tego nikt nie jest w stanie tego zrozumieć. Obsługuję postępowania od lat, również te jurysdykcyjne, te na etapie organów podatkowych, jak i później sądów. Podatnicy nie są w stanie zrozumieć tego świata, który pojawia się, tej zupełnie innej twarzy podatku od towarów i usług, który tam pojawia się w owych postępowaniach. Bo tam się okazuje, że
Można wykonać czynność, wystawić fakturę, otrzymać zapłatę, mieć rzeczywistego odbiorcę. Czynność miała w rzeczywistości miejsce, można nie być podatnikiem. Tak, można nie być podatnikiem. Nagle się okazuje, że czynność ta nie podlega opodatkowaniu, bo no właśnie dlaczego? A no właśnie dlatego, że jeśli ja to w ogóle dobrze rozumiem, bo tego trudno tak naprawdę pojąć, bo miałem złe intencje, że uczestniczyłem w zdarzeniu nie po to, aby być podatnikiem, czyli uczestniczyłem w zdarzeniu, które mimo, że ma cechy zdarzenia podlegającego opodatkowaniu, nie podlega opodatkowaniu, bo ja mam takie jakieś cechy psychologiczne, ten sprawca, czyli ten podatnik, albo jego pracownicy, które powodują, że czynność przestała być podatnikiem. Pewnie niektórzy z niedowierzaniem powiedzą, czyli ja tam na pewno mam, czy to nie jakiś marginesów, o którym szkoda zawracać ludziom głowy. Nie, nie, to bardzo często się spotykamy z tego rodzaju teorią. I żeby ją wyjaśnić, pozwolę sobie na sklasyfikowanie podmiotowości prawno-podatkowej. Czyli jakby nazwanie tych postaw, od których zależy to, czy wykonana przez dany podmiot czynność podlega lub nie podlega opodatkowaniu. Podzieliłem te postawy na takie trzy rodzaje. Jedną nazwałem, że to jest postawa podmiotu naiwnego. Druga to jest podstawa nieudolnej dociekliwości, a trzecia to jest właśnie postawa złych intencji. Co to jest w tych dwóch pierwszych przypadkach, jeżeli podmiot charakteryzuje się albo tą naiwnością, albo tą nieudolną dociekliwością, to wykonana czynność podlega opodatkowaniu, a w tym trzecim przypadku już nie podlega, a to, że nie podlega, właśnie wynika stąd, że ten podmiot, który wykonał czynność, miał jakieś złe intencje i te intencje powodują, że ta czynność nie podlega opodatkowaniu. Dwa słowa o każdej z tych postaw. Co to jest ta postawa tej naiwności, prawda? Teoria takiej naiwności. Wtedy jest się podatnikiem, kiedy się uczestniczy w zdarzeniu podlegającym opodatkowaniu i działa się w takim naiwnym, całkowicie naiwnym przekonaniu, że w ogóle w świecie nikt nie przychodzi do głowy jeśli ten podmiot ma głowę, natomiast albo pracownikom, albo zarządom tego podmiotu nie przychodzi do głowy, że gdzieś się mogą dziać rzeczy złe, no chociażby takie, że nabywca towarów sprzedał ten towar komuś, kto następnie na podstawie tego, czyli był w tak zwanym łańcuchu zdarzeń, gdzie pojawiło się na przykład wyłudzenie zwrotu podatku, albo na przykład dostawcy był osobą nieprzesadnie uczciwą, ale był podatnikiem i on wystawił fakturę, natomiast nie zapłacił podatku i zastosował tak zwaną złamaną cenę, albo też był tak zwanym znikającym podatnikiem. Jeżeli ten, kto dokonuje dostawy towarów, jest na tyle naiwny, tak, naiwny, że mu takie rzeczy w ogóle nie przychodzą do głowy w związku z tą transakcją, co jest obiektywnie możliwe. To są tacy ludzie, którzy nie dostrzegają zła, które nas wokół otacza, zwłaszcza w wspólnotowym VAT-ie, który jest w istocie najbardziej patologicznym wydarzeniem w historii podatków. No to ci ludzie, te firmy, albo ci ludzie, którzy są firmami, albo ci, którzy kierują tymi firmami, jeżeli są dostatecznie naiwni i nie podejrzewają nikogo, czyli nie przyszłoby im do głowy, że na przykład zostali wplątani w jakieś takie machinacje, które mają na celu albo związane są z wyłudzeniami VAT-u, skoro wyłudzenia są zjawiskiem powszechnym, to każdy z nas może być nie wciągnięty. No przypomnę, że deklaracji zwrotowych w zeszłym roku złożono ponad
milion 600 tysięcy, no to jeżeli przy tej ilości, a wyłudzone zwroty to jest co najmniej 50 miliardów złotych, co najmniej, jeśli nie więcej, to są bardzo ostrożne szacunki, no to wtedy no, ta naiwność powoduje, że wykonana czynność podlega opodatkowaniu. Druga postawa to jest tej nieudolnej dociekliwości, polega na tym, że ktoś, kto jest to prawda podejrzliwy, ale nie podejrzewa, ale chce tą swoją podejrzliwość rozwiać poprzez dociekliwe sprawdzanie swoich kontrahentów, czyli to dochowanie należytej staranności. I on, mimo że będzie tak dociekliwy, chociaż nie podejrzewa nikogo konkretnie, ale tak gorliwy jest z istoty, ten podmiot też jest podatnikiem, jeżeli jego dociekliwość będzie całkowicie nieudolna. To znaczy, jeżeli nawet on był wplątany w owe tamte wielowarstwowe transakcje, bardzo nowoczesne, które charakteryzują rynek unijny, prawda, wielokrotna sprzedaż tego samego towaru, wielokrotne marże, które są tu, pojawiają się. No, taki jest rynek, takie działania są, nic na to nie poradzisz. Jeżeli mimo tej dociekliwości nic ci nie przyszło do głowy, znaczy musi twoja dociekliwość być klasycznym usiłowaniem nieudolnym i w dalszym ciągu byłeś w tym błędnym przekonaniu, być może nawet błędnym, a może zasadnym, co nie ma w tym przypadku znaczenia. W tym przypadku miałeś takie przekonanie, że, no, że otaczają cię ludzie krystalicznie uczciwi i nigdy nikt, nikomu nie przyszło do głowy, żeby na przykład nie zapłacić faktury albo nie zapłacić VAT-u, czyli sami, no, taki świat takich... takich pozorów, ale jednak pozorów, które nie wzbudzają żadnych podejrzeń. To wtedy ten naiwny, ten nieudolny, dociekliwy podmiot jest podatnikiem, gdy wykona czynność, nawet wtedy, kiedy ta czynność jest częścią, tak, jest częścią jakiegoś większej całości o dość wątpliwym charakterze z punktu widzenia, no, prawa podatkowego, czyli mający na celu na przykład wyłudzenie zwrotów na następnych etapach obrotu. Czyli naiwni i nieudolnie dociekliwi są podatnikami. Natomiast trzecia kategoria tego podmiotu, który ma złe intencje, któremu też wykonuje czynność, ale on ma złe intencje, bo on wie i godzi się z tym, że ta czynność jest częścią, albo może być częścią, bo najczęściej to, no to może być częścią, no bo z tym musimy się liczyć w każdym, jeżeli nie prowadzimy unikatowych, wytwarzamy towarów unikatowych lub nie świadczymy nietypowych usług, czyli handlujemy lub produkujemy, zwłaszcza handlujemy towarami typowymi, których nie wytworzyliśmy, no to nawet sama gazetowa wiedza na temat VAT-u, ta oczywiście nie ta sprzed 20 lat, kiedy nam bzdury opowiadano na temat, jaki to prosty i uczciwy i bezpieczny jest podatek wspólnotowy, no ale te wspomnienie jest na inną opowieść. To wtedy ten, kto jest realistą, wie, gdzie żyje i on wykona czynność, ale z tym swoim sceptycyzmem co do tego, że to może być częścią tego złego przedsięwzięcia, to już podatnikiem nie jest. Ta czynność już nie podlega opodatkowaniu. Czyli jeżeli czynność wynika, udział w czynności, zaznaczam, ta czynność z punktu widzenia materialnego ma wszystkie cechy czynności, tylko tą czynnością nie jest, dlatego, no, że jakieś takie cechy psychologiczno-behawioralne zachowania podatnika lub pracowników podatnika wskazywało na to, że on godził się z tym, że uczestniczy w tego rodzaju przedsięwzięciu, sam zresztą nie robiąc niczego złego, ale że jego transakcja była częścią złego planu, tego właśnie tych złych intencji, ktoś miał tam złe intencje i tam wcześniej czy po nim zastosował jakieś tam przekręty podatkowe. I to powoduje, że oczywiście tamci są podatnikami, a my, ten, który w tym uczestniczy, nie jest. Ja wiem, że to wszystko jest groteska, no bo
Najczęściej się stwierdzi, że tam po drodze przed jego przed, na poprzednich etapach obrotu był znikający podatnik. A jak był znikający podatnik i on podejrzewał, że tam był ten znikający podatnik, to ten, kto następnie był już nie znikający, to już tym podatnikiem nie jest, dlatego mają złe intencje. No, ale, natomiast ten znikający podatnik, który autentycznie jest oszustem, oczywiście jest podatnikiem, jak sama nazwa wskazuje, bo to, czyli jego czynność podlega opodatkowaniu, a tego następnego albo za następnego już nie. No ja wiem, że to, co mówię, jest jakąś farsą, w której żyjemy, ale my w niej żyjemy. To jest obraz tego podatku, który jest, znaczy ludzie mówią o tym z niedowierzaniem, to wiesz, to jest niemożliwe, że w takim świecie żyjemy, że to po tych 20 latach tego doskonalenia, tak, doskonalenia i pogłębiającej się integracji unijnej oraz pełnej implementacji prawa wspólnotowego doszliśmy do tego rodzaju absurdów, no bo to są absurdy, które nie mają już nic wspólnego z prawem, a zwłaszcza z przepisem prawa, bo przecież te wszystkie teorie, które chciałem Państwu przedstawić, są wymysłem interpretacyjnym. To jest to prawo jurysdykcyjne, prawda? Nie to prawo odczytane przez obywateli, tylko prawo jurysdykcyjne, oczywiście całkowicie sprzeczne z przepisem prawa, bo w podatku od towarów i usług podatnikiem jest ten, kto prowadzi działalność gospodarczą, a działalność ustawowo jest, tak ustawowo jest działalnością, która polega na dostawie między innymi towarów i świadczeniu usług bez, i produkcji towarów bez względu na cel oraz rezultat tej działalności, czyli ten, kto handluje w złej wierze, jest podatnikiem na mocy definicji ustawowej i nie jest tym podatnikiem, kiedy miał świadomość, że uczestniczy w czymś bezecnym, prawda, mimo że sam nic złego nie zrobił. Kończąc tę opowieść, na pewno przygnębiającą, w jakimś sensie pokazującą, jak czas jest wrogiem prawa stosowanego, czym dłużej dany przepis obowiązuje, tym obrasta w jakiś las absurdów, które powodują, że można wykonać czynność, która podlega opodatkowaniu, tylko naiwność lub nieudolność może nas chronić przed uznaniem nas za niepodatników i za uznaniem tego, co robimy jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu. No, nie chcę się silić w tym momencie na jakieś bardziej generalne konkluzje. Być może do tego tematu jeszcze nie raz wrócimy, bo to przecież jest codzienność, z którą spotykają się podatnicy. Podatnicy oczywiście podatku od towarów i usług, bo w innych podatkach takiej patologii interpretacyjnej to jeszcze nie ma. No ale kto wie, czy nie przyjdzie moment, że ona też tam zapuka. Kończąc, chciałbym powiedzieć, że to, co to ten obraz, ten kształt czegoś, jakiejś takiej absurdalnej rzeczywistości, bo to jest część rzeczywistości, której jest czymś nieakceptowalnym. Ja też oczywiście te poglądy tam pełnomocników, którzy zajmują się obsługą sporów, to nie mają tam żadnego znaczenia. Natomiast podatnicy nie są w stanie tego, odrzucają to. Powiedzą, że oni nie są w stanie zrozumieć, dlaczego ja wykonując czynność nie wykonałem czynności, tylko dlatego, że powinienem podejrzewać, nie podejrzewając, ale niedostatecznie byłem, nie sprawdzałem, bo przecież nie podejrzewałem, to nie sprawdzałem w sposób gorliwy. Nawet jakbym był gorliwy, to bym nie był w stanie tego sprawdzić. To są wielkie dylematy. Od tego przecież zależą dochody budżetowe. Jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do widzenia.